Trzydrzwiowy RAV4 o długości 3,8 m jest niewiele dłuższy od Opla Corsy. Dlatego nadaje się jako auto nie tylko na wypady poza miasto, ale również na zakupy w mieście. Do wyboru są dwie wersje. Z klasycznym napędem na wszystkie cztery koła i z napędem na przednią oś. Model z napędem na wszystkie koła wyposażony jest w dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych lub w silnik diesla z techniką wtrysku Common Rail o mocy 116 koni mechanicznych i dużym momencie obrotowym. W modelu RAV4 z napędem na przednie koła zastosowano silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra i mocy 125 koni mechanicznych. W porównaniu do poprzednich modeli kabina pasażerska nowego RAV4 jest wygodniejsza i bardziej luksusowa. Liczne możliwości wykorzystania przestrzeni bagażowej podkreślają przydatność tego sportowo-użytkowego auta w normalnej, codziennej eksploatacji. Tylne siedzenia mogą być niezależnie od siebie przesuwane wzdłuż, składane lub w ogóle wyjmowane. Za bezpieczeństwo odpowiadają system ABS z elektronicznym sterowaniem siły hamowania, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz 5 trzypunktowych pasów bezwładnościowych z przodu z ogranicznikami siły napięcia. Do standardowego wyposażenia należy m.in. centralny zamek ze sterowaniem w kluczyku, elektryczne podnoszenie i opuszczanie przednich szyb oraz regulacja wysokości fotela kierowcy. Trzydrzwiowy RAV4 z przednim napędem kosztuje od 95 300 zł wzwyż.